witajcie, jest to bonusowy odcinek do Let's Play Gothic 2. Jestem obecnie w miejscu, o którym mówiłem w jednym z odcinków. W jaskini, gdzie ukryta jest bodajże, to się nazywa Smoka Zguba. Dobra, tylko jeden, to powalczymy. Się na razie na szkieletach, nie są jednak zgodni przeciwnicy. Jednak na końcu tego spotykamy... To jasne, bo musiałbym przejść ten czas. Spotykamy dwa moby, które jednak no, są ogromnym problemem. Przynajmniej w tym etapie gry. A chciałbym tylko pokazać, że jesteśmy w stanie zdobyć tą broń na każdym etapie gry. Wszystkie tutaj szkielety, które zostały zabite, można zrobić w ten sam sposób. No właśnie, widzicie teraz. O, przyjrzyjcie się. Tam jest jeden, ale na 90% tu za tą skałą jest drugi. Cały myk polega na tym, żeby tych tutaj dwóch zaprowadzić do... No właśnie, do tego myśliwego. I trzeba ich tak długo za sobą prowadzić. Chyba, że przyjdzie jeden, to spróbuję z nim powalczyć. Nie, dobra, nie będę próbował z nim powalczyć. Chodź. Wojownik cienia, tak? Nara! Patrz, gdzie biegniesz, Beziu. Idzie, jak po sznureczku. Dobra. Siema, ziom. Odłóż broń! Znowu jedno z tych przeklętych stworzeń. Wow. Nie chciałbym się jednak... Wow! Dobra, ja nic nie robiłem. Tyle na ten temat. Haha, ja dobiłem. Teraz idziemy po drugiego. Ale się akurat ładnie udało, bo przyszli pojedynczo. Nawet zabrałem ten cały exp. No ale widzieliście. No, nie biłem go zbyt mocno. A to, w jaki sposób on w pewnym momencie zadał mi obrażenia, to wskazuje, przynajmniej mnie się tak wydaje, że szkielety mają mistrzostwo broni dwuręcznej. W tym momencie nie dość, że mocno siekają, często krytują, to jeszcze ich combo na mnie to będzie... Boże, chroni mnie. No stoisz tu. Chodź. Dołączysz do kolegi. Wow. Zbugował się. Zabijemy go łukiem. Uwaga, odpalam. Szlak odblokował się. Nic nie mówiłem. No chodź, przecież widzę, że chcesz. Wow. Za blisko kolega tutaj już. Odłóż broń! Nie mów mi, co mam robić! Nie jesteś moją matką! Nie jesteś moją prawdziwą matką! Znowu jedno z tych przeklętych stworzeń. Blok plus 50.
Aha, chyba ktoś ci się... Dobra, pomogę ci. Ja nic nie mówiłem. Powiem wam szczerze, nie tak to się miało skończyć. Jednak facet nie ma już dla mnie większego znaczenia, więc niech tu leży. Przegrałeś i z gry wyleciałeś. Hehehe. Dobra. To jednak nie jest ważne. No widzicie, tak. Poziom został ten sam. Gdybym pewnie bardziej mu pomógł, albo gdybym coś tam w jakikolwiek sposób zadziałał, to facet mógłby wygrać pojedynczo i z jednym i z drugim. No tu niestety mu się nie przyforciło i umarł. O, umarł. No, w każdym bądź razie właśnie jaskinia jest całkowicie pusta i możemy tam całkowicie spokojnie wejść i zabrać miecz, który tam stoi w snopie światła. Czujecie te basy? Świat się nie zawalił. To jest smocza skupa. 80 na 80 broń dwuręczna. No, ja sobie jeszcze tu wezmę wszystko, co leży. Jakieś tam złoto. Złoto, więcej złota, złote cosie, złote z czymś. Złoto maczane w złocie, pozłacane złoto. Dobrze, to wszystko na pewno mi się przyda. No i srebro, posrebrzane srebro, pozłacane srebro, posrebrzane złoto. Dobra, chodzimy stąd, bo basy dają zbyt po uszach. Mam nadzieję, że rozwiązanie, które tutaj pokazałem, przypadnie wam do gustu, może kiedyś sami spróbujecie. Oczywiście, jako że sposób wykonania po prostu jest nieprzeciętny i bardzo rzadki i mało kto na takie rzeczy by wpadał. Autorem tego jest mój tata. Dzięki tato, dzięki, że mi powiedziałeś. No i cóż, no w tym bonusowym odcinku to już wszystko. Jak widzicie, zdobyliśmy smoczą zgubę, no niestety nie mamy siły. Ale zrobiliśmy to w 100% uczciwie i praktycznie bez problemu, bez odniesienia jakichkolwiek obrażeń. Tak więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie, cześć!